To ten dzień, Izabelo. Dzień, w którym zmusisz Finasza, by spędził z tobą dzień sam na sam. Uda mi się. Co robicie? Cześć, Izabela. Zbudowaliśmy robotopsa. Takiego samego jak w czołówce. Wolałbym szympansa szamponem ochrapać. Finasz, tak sobie pomyślałam, że kiedy skończysz, może poszlibyśmy razem na premierowy pokaz jagodowych wakacji. He? O, super, oczywiście. Ja też chętnie pójdę. Wybacz, ja mam tylko jeden zbędny bilet i nie mam więcej, więc pomyślałam, że pójdę z Finaszem, choć nie chciałabym się narzucać. Pewnie, chętnie się przejdę, kiedy skończymy. Jak tam system nerwowy? Wszystko w normie. Ej, gdzie jest Pepe? Wygodnie ci, Pepe, panie dziobaku. To dziobakowniki, więc wszystkie kończyny masz unieruchomione. No, więc o co chodzi? Widzisz, tylko dwie rzeczy sprawiały, że moje dzieciństwo było w miarę znośne. Mój duży karaluch siwek i lody czosnkowe. Zacząłem się więc zastanawiać, czy ich połączenie nie spowodowałoby wzrostu radości, którą mi dawały. Dlatego przedstawiam ci połączato i nator. Dzięki temu urządzeniu nareszcie byłem w stanie stworzyć lody karalucho-czosnkowe. Strasznie mi zimno. Tak. Ała. Przypomniałem sobie o wysepce, którą kupiłem w trakcie wycieczki do Vegas. I wpadłem na pomysł, że jeśli połączę tę wysepkę ze stolicą okręgu wszystkich trzech stanów, o tak, tada, wtedy legalnie, dzięki prawu o własności prywatnej, zostanę jedynym władcą okręgu trzech stanów. Najpierw muszę tylko odwalić papierkową robotę, zanim zamkną giełdę. I przed 16 muszę to zgłosić do skarbówki i sądu hipotecznego, a wtedy cały okręg wszystkich trzech stanów będzie mój. Tak powiedział prawnik.